Dzień dobry. Proszę Państwa, wcześniej wspominaliśmy o tym, iż każde przedsiębiorstwo działające na polu eksportowym, rozpoczynające swoją przygodę z eksportem, czy już prowadzące taki eksport, powinno przygotować określoną strategię. W ramach tej strategii powinno określić, czy będzie działało samodzielnie prowadząc wszystkie działania w tym zakresie, czy też będzie korzystało w poszczególnych elementach tej strategii eksportowej z pomocy podmiotów zewnętrznych. Tutaj, proszę Państwa, będziemy chcieli omówić strategię poświęconą produktowi oraz cenie takiego produktu, który jest oferowany na rynek zagraniczny. Rozważając sprzedaż produktu za granicę, musimy zdawać sobie sprawę, że każdy produkt niesie ze sobą pewną wartość emocjonalną oraz wartość użytkową. Wartość użytkowa jest to wartość, która przypisana jest danemu produktowi w zakresie jego zastosowania, możliwości wykorzystania. Natomiast wartość emocjonalna jest ściśle związana już z konsumentem, jego otoczeniem kulturowym, cechami osobowościowymi, z pewnymi naleciałościami, które są kształtowane już na poszczególnych rynkach i są ściśle związane, można powiedzieć, z elementami kulturowo-społecznymi. I w tym zakresie warto na to zwrócić uwagę, jeżeli chodzi o ofertę produktową, którą przygotowujemy na rynki zagraniczne. Warto jest też zwrócić uwagę, że oferowanie nawet produktów, które są standardowo możliwe do sprzedaży za granicą, na przykład produktów spożywczych wewnątrz Unii Europejskiej, może w poszczególnych krajach mieć różnego rodzaju dodatkowe wymagania, które to dodatkowe wymagania są związane właśnie z tą wartością emocjonalną, czyli na przykład przywiązaniem do kwestii związanych z ochroną środowiska, zdrowym odżywianiem, czy też innych elementów, które mają na to wpływ. Dlatego przygotowując ofertę produktową, należy wyjść od ustalenia przewagi konkurencyjnej, można powiedzieć, danego produktu. Musimy tu dokładnie wskazać, dlaczego nasz produkt jest lepszy niż produkt zagraniczny. W czym tak naprawdę tkwi jego przewaga? Czy tylko w cenie, czy też w jakichś innych okolicznościach, innych elementach, które możemy wyeksponować? Następnie, proszę Państwa, w kontekście tej ekspozycji poszczególnych wartości takiego produktu starajmy się skupić na tych cechach pozytywnych. Wiadomo, że nie zawsze nasz produkt niesie tylko i wyłącznie elementy pozytywne. Możemy też spotkać się z określonymi problemami, jak brak zaspokojenia określonych potrzeb właśnie przez nasz produkt, które są oczekiwane przez klienta ostatecznego. Dlatego w procesie przygotowywania produktu, czy też przygotowania oferty takiej produktowej, staraliśmy się wykazać, czy też podkreślić te elementy, które dla danego konsumenta, czy dla danego dystrybutora działającego na rynku zagranicznym będą najistotniejsze. Tak, by po prostu produkt mógł spotkać się z większym zainteresowaniem i żeby mógł się znaleźć w ofercie na danym rynku zagranicznym. Niewątpliwie jedną z kluczowych elementów nadal pozostaje cena takiego produktu. Natomiast to, co zauważam w swojej działalności w zakresie wspierania polskich firm na rynkach zagranicznych, to również elementy takie jak jakość i design, a także szybkość przygotowania danej grupy produktowej, to również są elementy, które pozwalają na zdobycie tej przewagi konkurencyjnej w zakresie oferowanych produktów. I wreszcie, proszę Państwa, trzeci krok, czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego ten klient zagraniczny ma kupić nasz produkt. Skupiamy się na tej wartości użytkowej i wartości emocjonalnej. Z czym tak naprawdę ten klient może wiązać nasz produkt? Jakie wartości użytkowe i dlaczego ma kupić taki produkt, czy jakie potrzeby one zaspokoi, a z punktu widzenia tej wartości emocjonalnej, jak mocno, że tak powiem, produkt będzie identyfikował się z potrzebami tego klienta na płaszczyźnie takiego odbioru, można powiedzieć, kulturowo-społecznego. Proszę Państwa, kiedy już mamy te wszystkie elementy przygotowane, dokonujemy wyboru produktów przeznaczonych na eksport. Tutaj również jest określona procedura, którą można zastosować przy takim wyborze, ponieważ produkt to nie tylko sama zawartość, ale również opakowanie, to również jego cechy zewnętrzne, sposób transportowania, te wszystkie elementy i prezentacji, te wszystkie elementy powinny być określone w naszej strategii
strategii produktowej. Wśród strategii produktu oferowanego na rynkach krajowych istnieje bardzo wiele. Można powiedzieć, że w zależności od przedsiębiorstwa, w zależności od rodzaju oferowanych produktów jest ich bardzo wiele. Oczywiście to od przedsiębiorcy zależy, jaka strategia w danym przypadku będzie przez niego zastosowana. Mamy firmy, które oferują produkt średniej jakości po przystępnych cenach. Mamy strategie, które oferują produkty w bardzo wygórowanych cenach, ale są to na przykład liderzy na rynku jakichś rozwiązań, czy to wzorniczych, czy to technologicznych. Czasami mamy też odpowiedź, jeżeli chodzi o kształtowanie naszej strategii produktowej, na zapytanie prezentowane na przykład w przetargach publicznych, kiedy już mamy z góry ustaloną jakość produktu i tym samym jest to w jakiś sposób determinowana cena. Oczywiście każda z tych strategii ma znaczenie, ale każda z tych strategii powinna być dostosowana do konkretnego zdarzenia. Zdarzenia na rynku, czy to krajowym, czy to rynku zagranicznym. Dlatego tutaj przedsiębiorca musi sam podjąć decyzję i sam zastanowić się, która ze strategii będzie dla niego najlepsza, jeżeli chodzi o wprowadzenie danego produktu na rynek zagraniczny. Właściwe przygotowanie strategii produktowej jest niezmiernie ważne w odniesieniu do właściwej ogólnej, do ogólnego budowania całościowej strategii eksportowej. Dziękuję bardzo.